na imię Zosia. Jesteśmy z projektu Kreatywnie pod stopami. Zapewne zastanawialiście się, dlaczego wybraliśmy właśnie taki projekt. Otóż chcieliśmy przyjrzeć się czemuś, po czym chodzimy, biegamy, jeździmy, ale tak naprawdę nic o tym nie wiemy. Otóż my chcieliśmy pokazać, jak to jest w rzeczywistości z kostką brukową. A teraz krótkie przedstawienie realizacji naszego projektu. Wpadliśmy na pomysł, aby zaprojektować teren przed wejściem naszej szkoły tak, aby był on utworzony z kostki brukowej i wytworzyć własną kostkę na podwórku jednego z uczestników projektu. Na samym początku ostro wzięliśmy się do pracy. Po uzyskaniu wymiarów zabraliśmy się do zrobienia projektu wejścia. Każdy z nas miał zrobić jedną swoją propozycję wejścia. Oto ono. Jednak nie było to dla nas takie łatwe. Następnie połączyliśmy nasze projekty w jeden i z pewną koncepcją zaczęliśmy robić nasze dwa duże projekty. Tu wypisaliśmy plusy z naszych projektów i potem się nimi kierowaliśmy. A tu my pracując w sali informatycznej naszego gimnazjum. I tak oto powstał nasz projekt. To taki mały żart. Oto nasz projekt. Drugi. Następnie zrobiliśmy kosztorys. Była także ankieta. I tu krótki film. Podkreśl surowce, z których składa się kostka brukowa. Żwir. Cement. I beton, nie wiem. Od kiedy stosowana jest kostka brukowa? A od epoki brązu, B od starożytności, C od średniowiecza. Od starożytności. Jakie najczęściej stosowane są kolory kostki? Grafit, beż, zielony. Grafit. Kiedykolwiek miałaś do czynienia z tworzeniem kostki? Nie. Czy uważasz, że kostka brukowa jest ozdobna? Tak. A praktyczna? Też. Dziękuję. Następnym celem naszego projektu był wyjazd do firmy Rowda, produkującej kostką brukową. Firma ta mieści się w Łęczycy. Gdy dojechaliśmy na miejsce, został do nas przyznany przewodnik, czyli pan kierownik produkcji. Zaczął nas oprowadzać. Najpierw pokazał nam żwir i różne maszyny, które pomagają w przedostaniu się tego żwiru na halę. Następnie poszliśmy zobaczyć, jak się tworzy kostkę i jak wyduszają formy. Ostatnim etapem naszego zwiedzania było pokazanie już wyciętej kostki. Następnym naszym celem było wyprodukowanie własnej kostki brukowej. Robiliśmy ją u jednego z członków projektu. Kiedy wszyscy się spotkaliśmy, wzięliśmy się ostro do roboty. Najpierw wymieszaliśmy beton z piachem, ale się działo. Polite, not staying here. No candlelight, no great ideas. Where do we go now? Where do we go now? So we walk right through the town. No time to talk shit. We want
falling down. Kiedy wymieszaliśmy już wszystkie składniki, zaczęliśmy robić własne kostki. Wyglądało to tak. Najpierw kładliśmy zabrawy do wcześniej zrobionej formy. I'm screwed, can't tell a thing. Please help me, dude, shit. Where's my drink? Just take me out before I hit the floor. Don't turn around, please find a door. Where do we go now? Where do we go now? Następnym etapem było położenie naszej formy pod prasę ręczną i dociskanie jej. Sprawiło to większą trudność dziewczynom niż chłopakom. The next morning we will all be to blame. Ooh, ooh. Położyliśmy kostkę w bezpiecznym miejscu i wycisnęliśmy ją za pomocą blaszki. When I wake up, I feel the pain. I bet you all must feel the same. I tak oto uzyskaliśmy kostkę, która po wyschnięciu wyglądała jak prawdziwa firmowa. No dobra, prawie. Mówisz lepiej, gdyby świata nie było. Miesiąc już naprzód zaczęliśmy robić płyty, w których były odciśnięte małe stopy pięknej dziewczynki. Miały one posłużyć jako cudzysłów do napisu, który będzie pokazywany później. I narzekasz na autostrady zabijające człowieka, że polityka wszystkich okłamuje. A teraz mała dama odciska swoje stópki w formie zalanej betonem. Oszukuję tak samo jak oni, idę najprostszą drogą, tak samo jak ich złapać mi. I tak oto powstało 12 małych kostek i dwie duże. Wzięliśmy je do domu jako prezent na Dzień Matki. Ostatnim etapem naszego projektu było ułożenie napisu E Wielkopolska z kostki drukowej na placu szkoły. Firma Rowdach zasponsorowała kostkę potrzebną do ułożenia napisu. I po raz kolejny wzięliśmy się ostro do pracy. Jak widać, na początku nie było to łatwe. Ale początki zawsze są trudne. Potem szło nam genialnie. Nadeszła chwila oficjalnego otwarcia naszego napisu przez pana dyrektora, pana kierownika i opiekunkę naszego projektu. A ja na końcu! Uwaga, uwaga! Projekt wykonany. Diana Loba.
kreatywnie pod stopami, czyli miło spędzony czas z niezastąpionymi ludźmi. Karolina Kozber. To, co się działo, będzie niezapomniane. All these dreams and all these plans, I build them all with these two hands. Kamila przybyła, współpraca była nieoceniona. What is true, tell me now, because I don't know what's the path strays. Adrian Flack. Hardkorowo tutaj było. Mariusz Orwat. Szybko to zleciało. Karol Karpowski. Ten projekt